Kochani, trwamy w czasie Wielkiego Postu, już pierwsza niedziela tego Wielkiego Postu. Dzisiaj usłyszymy Ewangelię o kuszeniu Pana Jezusa. Że Jezus został wyprowadzony na pustynię i był kuszony przez szatana. 40 dni, kochani, 40 dni Pan Jezus walczył z szatanem. I Wielu ludzi dzisiaj nie wierzy w diabła. To jest coś strasznego. To, co się zaczyna dziać, jak wielu ludzi, szczególnie młodych, lekceważy sobie działanie szatana dzisiaj w świecie, jego obecność i jego kuszenie. Ja mówię, jeżeli ktoś mówi, Przychwięca mnie, szatan nie kusi, to ja mówię, to jest coś lepszy niż Pan Jezus. Bo skoro Pana Jezusa kusił, to będzie kusił każdego z nas. Jesteśmy wszyscy Jego dziećmi i jesteśmy Jego synami. Jesteśmy powołani do tego, aby żyć z Bogiem, a szatan będzie nam w tym przeszkadzał, będzie nas kusił, i dlatego musimy być przygotowani do walki z diabłem. Pamiętajcie, kochani, szatan to nie jest bajka, szatan to nie są żarty, szatan to nie jest jakiś wymysł, to nie jest coś z odległości, coś z przeszłości. Ja mam prawo na ten temat mówić w tym roku. Bowiem w ubiegłym roku już rozpoczęło się to, że poznałem osobę, która okazało się, że jest opętana, że rzeczywiście podpisała cyrograf z diabłem, że swoje życie, można powiedzieć, powierzyła szatanowi, ale w pewnym momencie się opamiętała i chciała z tego wrócić, ale szatan nie chciał ją wypuścić i nie chce do dzisiaj była na kilku egzorcyzmach. Ta modlitwa y, z początku pomogła, później między drugim a trzecim egzorcyzmem znów podpisała kolejny cyrograf. Jest to coś strasznego, kochani. Nie da się tego w żaden sposób opowiedzieć. I y, chciałbym tylko, nie będę czytał dużo tych SMS-ów, których mam dużo w mojej komórce, ale chcę się z Wami tylko podzielić jednym, jednym SMS-em, który pokazuje... Co jest zadaniem szatana przez tą osobę, opętaną, można powiedzieć? Szatan napisał słowa, które bardzo mnie poruszyły, a wiem, że są niektórzy, którzy te słowa już gdzieś tam znaleźli w internecie, ale to ja potwierdzam, że to jest na pewno nie jej pisanie, to nie ona pisała. Szatan mówi przez opętaną osobę. Naszym obowiązkiem jest kusić zawsze, każdego bez wyjątku, wszędzie i bez względu na wszystko. Ktoś zawsze wpadnie w nasze sidła. Niektórzy wpadną na zawsze. On chce, bo mówiąc o Panu Jezusie, szata nie wypowiada imię Jezus, a mówiąc o Maryi, nie mówi Maria, tylko mówi Ona. On chce, żeby dusze były wolne i święte. Ja chcę, żeby były zniewolone. Gdybyście padli przed Nim na kolana, i wielbili go, tak jak to czynią aniołowie, nie mielibyśmy nad nią takiej władzy. Sami nam ją dajecie. Ona jest na naszych usługach. Nie chcę, żeby mnie myli w tej wodzie, która śmierdzi gnojem i nas parzy. To na temat wody święconej. Każdy klecha przynosi nam pecha, zwłaszcza taki, który robi to, co do niego należy, bo przez takiego nic nam się nie udaje. Nie uda Wam się to. Nienawidzimy Cię, klecho. To jest tylko jeden SMS. Nie będę czytał więcej, bo nie chcę nikogo straszyć. Chcę tylko, żebyście uwierzyli, że szatan jest i szatan zrobi wszystko, żeby Was wywieźć w pole, żeby Was zniszczyć i zniszczyć Wasze życie. Wielu ludzi sobie żartuje, ale Jezus jest silniejszy od szatana. I z Maryją pokonamy szatana, tylko co jest najważniejsze? To jest stan łaski uświęcającej i przyjmowanie komunii świętej. Czyste serce i komunia święta. To jest najlepsza i stuprocentowa ochrona przed szatanem. Mieć czyste serce, wtedy szatan nie ma do nas żadnego dostępu. A jeśli zdarzy się grzech, to żeby z nim nie czekać, tylko z nim jak najszybciej do tego stanu łaski powracać. Bo tylko w tym stanie łaski mamy siłę do walki z szatanem. Bo ja jako kapłan mam obowiązek, aby Was ostrzegać przed szatanem i ratować Was z źródeł szatańskich. I każdy kapłan ma władzę rozgrzeszania. I dlatego jak najszybciej jest wielki post, pierwsza niedziela już, i trzeba się wyspowiadać, to nie trzeba czekać do rekolekcji swojej parafii, tylko trzeba to zrobić jak najszybciej, żeby nie dać się zwieść szatanowi, bo on wygra jeżeli będziesz odkładał spowiedź będziecie odkładali spowiedź to zobaczycie on was zwiedzie i wyprowadzi was w pole dlatego warto już teraz bo Jezus kocha Jezus czeka Jezus naprawdę kocha każdego z nas kochani to jest przeogromna jego miłość nie jesteśmy w stanie nawet tej miłości zrozumieć bo Bóg jest tak szalony w swojej miłości że za każdego z nas oddał życie na krzyżu i to jest ta niepojęta wielka dla nas Łaska i miłość, o którą otrzymujemy od Boga, i czas Wielkiego Postu, to jest czas powrotu do Jezusa. Zachęcam Was, kochani, do tego. Trwajmy w swoich postanowieniach. Mam nadzieję, że już je podjęliśmy. Jeśli nie, to można to zrobić nawet od dzisiaj, ale żeby to było umartwienie naprawdę, umartwienie Twojego ciała, czy rezygnacja z telewizji, rezygnacja ze słodyczy, rezygnacja z jakiejś tam y, przyjemności, żeby. To oddać Panu Bogu, ale w zamian prosić Go o jakąś łaskę. I zobaczycie, jeśli ta łaska jest zgodna z wolą Bożą, to przez Wasze umartwienie Pan Bóg tą łaskę Wam da. I tą łaskę jesteście w stanie wyprosić. Wielu świętych musiało wiele, wiele pościć. Nie umiemy dzisiaj pościć. Zachęcam Was. Spróbujcie pościć o chlebie i wodzie, chociażby w każdy piątek. Spróbujcie pościć może jeszcze dodatkowo w środę. Bo o to prosi Matka Boża, post jest nam bardzo potrzebny na dzisiejsze czasy, na te czasy pełne materializmu, obżarstwa, kiedy nie umiemy się nawet powstrzymać od słodyczy. Warto, kochani, umartwić swoje ciało, bo ciało na nic się nie przyda, jedynie duch się liczy. Zachęcam was do tego. Szczęść Boże, ksiądz Marek Bał was.